Hello, dear children. Welcome to the English lesson. I know that you don't have books, because you had to return them to the library. Wiem, że nie macie już książek, bo musieliście je zwrócić do biblioteki. So, please open your workbooks. It's page 47. And do some exercises here. Zróbcie troszkę ćwiczeń tutaj. Exercise 1. Porównaj środki transportu i uzupełnij zdania. Which are faster, planes or cars? Co jest szybsze, samoloty czy samochody? I chłopak odpowiada. I think planes are faster than cars. Next sentence. Następne zdanie. Which are noisier, trams or ferries? Co jest głośniejsze? Tramwaje czy promy? Tutaj napiszecie już sobie swoje własne zdanie na ten temat. Which are slower? Helicopters or trams? Co jest wolniejsze? Który środek transportu jest wolniejszy? Helicopters, czyli helikoptery, czy tramwaje? Which are more comfortable? Co jest wygodniejsze? Bikes or buses? Rowery czy autobusy. I znowu piszemy, co o tym napiszcie, co myślicie. W drugim ćwiczeniu trzeba odszukać w diagramie 12 nazw środków transportu i zapisać te nazwy tutaj. Mhm. Jeszcze bym Was prosiła o zrobienie ćwiczenia pierwszego ze strony 48. Należy popatrzeć na obrazki i napisać po jednym zdaniu informującym o planach dzieci i ich nauczycielki. Czyli co kto zamierza zrobić? Ola is going to go to a party. Go to a party. Potem Harry zamierza grać w karty. Tomek zamierza pograć w gry komputerowe, Kim zamierza zadzwonić do koleżanki, Mike zamierza posprzątać pokój czy też dom, Jack zamierza pójść do kina, Jill zamierza popływać, Ewa ma zamiar zrobić zakupy, a panna Brown ma zamiar posłuchać muzyki. I jeszcze te zwroty. Go to a party to było pójść na przyjęcie. Play cards czyli grać w karty. Play computer games grać w gry komputerowe. Phone a friend czyli zadzwonić do koleżanki czy do przyjaciela. Tidy the room or tidy the house może być też clean the house albo clean the room. Go to the cinema. Go swimming. Do shopping. Albo go shopping. To już jak chcecie. Do shopping to jest robić zakupy. Go shopping, iść na zakupy. Listen to music, czyli posłuchać muzyki. I jeszcze, gdyby ktoś, ponieważ jako, że wiem, że nie macie książki, to proszę. Można spisać sobie z, z tego. Ja Wam tutaj sfilmuję to od razu, żebyście nie musieli wracać do poprzedniej lekcji. O. I na przykład. Jim is going to do his homework. Ola is going to go to a party. Czyli zamierza pójść na przyjęcie. Harry is going to play cards. Kasia is going to visit her grandma. Tomek is going to play computer games. Jack is going to go to the cinema. Kim is going to phone a friend. Miss Brown is going to listen to music. Eva is going to go, to go shopping. Yeah, Eva is going to go shopping. Może też być Eva is going to do shopping. Sam is going to meet his friends. Jill is going to go swimming. Mhm. A na następnej lekcji podam rozwiązania. Thank you for the lesson. Bye bye.